szkoła ma strukturę 8-letniej formacji i spotykamy się co roku 4 razy. Dlaczego 4 razy? No bo Antoni Vivaldi był kapłanem i pięknym kompozytorem i skomponował utwór pod tytułem 4 roku. Więc nie wyobrażałem sobie, że mógłbym po prostu jakoś inaczej niż on. I ja też grałem na skrzypkach kiedyś, a mój dziadek był skrzypkiem. Także stąd Antoni Vivaldi i ta struktura. No, ta struktura mi się wydaje dobra, bo ona nie jest ani zbyt częsta, ani zbyt rzadka. Bo 3 razy w roku to już byłoby troszeczkę za rzadko, 2 razy w roku to jest żadna formacja. A 4 razy w roku to akurat tak w sam raz. A częściej to już byłoby za często. A to są 3 weekendy, jesień, zima, wiosna. Do Boliwii droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima, nic mi się nie przypomina. Kto to skomponował? Stare dobre małżeństwo. No tak, ale czyj wiersz? Edward? Sakura. Nasza młodość. Nas jest pod Głogowem Sakuriadę. Tak, Sakuriadę co roku mamy. W Grochowicach. No. Tam, gdzie pracował. Tak, tam pracował? Tak. No to powinien tutaj być wśród patronów jego portret? No, tak? Siekierzada to jest tak. Tak. O naszym kotli. Czy w Grochowicach. Okej. Letnia sesja, lato trwa różnie w różnych krajach, 9, 10, 11 lub jak na Ukrainie 12 pełnych dni. Na Ukrainie to jest tak, że plus jeszcze dzień przyjazdu i odjazdu, czyli łącznie powiedzmy 14 dni zajętych. No i to jest najlepszy termin, taka długość sesji, dlatego że apogeum się osiąga mniej więcej przeżywania Boga i przeżywania wspólnoty. To się mniej więcej w 8-9 dzień się osiąga, więc jak sesja trwa 9 dni, no to się osiąga apogeum. Chciałoby się zostać, a trzeba się już pakować, więc najlepiej to jest na Ukrainie, gdzie jest 12 pełnych dni. Przeżyjecie to kiedyś, bo 5 stopień letni odbywa się tylko na Ukrainie. Moja matka i ojciec, obecnie 82 i 80, tata 82, Jak parę lat temu przyjeżdżali na Ukrainę na 5 stopień, to matka siadając do autokaru w Poznaniu powiedziała: pojechać i umrzeć. A gdy przyjechali na Ukrainę, odebrał ich w Chmielnickim na dworcu jeden z moich ludzi, jednoręki pranas, Litwin. Pranas oznacza Franciszek. I mama zmęczona w tym busiku, który on prowadził, jedną ręką, zasnęła, ale wcześniej zauważyła i szepnęła do taty: słuchaj, on ma jedną rękę. Ale jednak była zmęczona i zasnęła, ale tata bardziej obserwował pranasa. Niedowiarek. I nagle zadzwonił telefon. I tata przerażenie stwierdził, że niestety, bo życie w ogóle jest złe. Był to telefon pranasa. I pranas oczywiście telefon odebrał, a czemu miałby nie odbierać? Był człowiekiem uspołecznionym. I oczywiście odebrał go tą jedyną ręką. Ale busik jechał dalej. I tata spytał się sam siebie, nie? Kto prowadzi? Ale pranas potrafił tym kikutem i trochę nogą. Ja też potrafię nogą prowadzić samochód. Przyjechali moi rodzice na 5 stopień, także sobie już wyliczcie, kiedy będzie 5 stopień i sobie już ten czas jest z reguły pierwsza połowa, a częściej druga połowa sierpnia. Moi rodzice jak przyjechali, ja podszedłem tylko do nich, przywitałem ich, pocałowałem mamę w rękę, tatę i bez słowa i poszedłem zaczynać szkołę. Po 2 dniach moi rodzice przysyłają do mnie emisariusza z zapytaniem: czy przyjmiesz nas, synu,
poza kolejką? Czy mamy się zapisywać na listę Schindlera? I wtedy mogłem przeżyć sytuację jezusową. Czasami je przeżywam, takie różne sytuacje jezusowe. I odpowiedzieć emisariuszce. Kto jest moja matka i kto jest mój ojciec? Oto ci wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego. Ale w odróżnieniu od Jezusa stwierdziłem, że czasami bywam u moich rodziców w gości i chciałbym otrzymać zupę przynajmniej oraz suchy chleb dla konia. Zapakować, ależ nie, zjem na miejscu. I stwierdziłem, że przyjmę ich poza kolejką. No, to jest właśnie nepotyzm w kościele. O czym ja mówić? Aha, sesja letnia. No i sesja letnia trwa właśnie tak długo. Trwa w paru miejscach w Polsce, też w paru miejscach na Ukrainie. No w każdym kraju trwa, zależy od ilości filii, trwa, odbywa się w jednym miejscu jako jednorazowa sesja albo w paru miejscach. W Polsce są to bodajże 3 sesje w różnych miejscach. No i można powiedzieć, że no doświadczenie moje i ludzi jest takie, że prawdziwą szkołę się poznaje dopiero na tej sesji letniej. Też prawdziwa przemiana, łatwiej jest dokonać przemiany, gdy ludzie są przez 1,5 tygodnia czy 2 tygodnie na rekolekcjach, niż gdy są weekend. Ten weekend bardzo szybko przemija, jak zauważamy, prawda? No, jak zbicza czasną. No i... I ten weekend to jest takie jakby nic w porównaniu z tym latem. Także warto, drodzy Państwo, są już terminy letniej sesji szkoły, warto sobie zaplanować i pojechać. No i to też jest ważne, żebyście pytali się Jezusa. No, Jezus jest waszym Panem, niech trzeba konsultować z Nim, co powinniście robić. Moje zdanie jest takie, jest prawie że dla mnie oczywiste, że kogo Jezus przyprowadził na tą szkołę, powinien jechać na lato. Zrobić przynajmniej wszystko, żeby pojechać na lato, dlatego że nie sądzę, że Jezus nie jest logiczny. Sądzę, że jest logiczny, no, skoro was przyprowadził na tę szkołę. Chyba że przyszliście bez Niego sami, to wtedy nie. Ale jeżeli to On was przyprowadził, tak to rozeznajecie, no to wtedy trzeba zakasać rękawy jakby i sobie już... I po prostu iść w rytmie tej szkoły, bo ona się okazuje być fragmentem szerszej, ale jednak fragmentem istotnej woli Bożej, co do nas. No,